no i siemka sparta jak tamci dzisiaj ziomek minął. Gówniano mi minął! Pierwszy raz odpowiadam inaczej, zawsze uwierzę fajnie, ale dzisiaj gówniano mi minął dzionek Wstałem rano, patrzę pieprzony YouTube, pisze tak! Nie cofamy ci pieprzonego filmu, usuwamy go, damy ci jeszcze bana na tydzień na wstawianie filmów, śmieciu i potem półtorej godziny z supportem musiałem pisać i ostatecznie 700 razy powiedzieli, żebym przeczytał pieprzony regulamin i na tym się skończyło, rozumiesz? Nie wiem, czy ja mam lekkiego kataru, mogę dziwnie brzmieć trochę dziś przez to, że gorzej mi się mówi, ale mam nadzieję, że nie słychać aż tak. Co ja chciałem wam o tym banie powiedzieć, ja chyba nic nie mówiłem, wstawiłem post na tego, na grupę, ale nie wszyscy są na grupie, chyba. Dobra, przytoczę to, to było tak, oglądaliśmy sobie, pewnie większość, nie, znaczy nie wiem ilu z was było wtedy na streamie, ale oglądaliśmy sobie z polskich szkół filmiki. To chyba pamiętacie, prawda? Wszystkie filmy praktycznie, jakie oglądaliśmy, znaczy one się wyświetlają na głównej też wielu ludziom. Tak naprawdę, i w polecanych, tak jak na przykład mi I tak je ja znalazłem w sobie, i tak w sobie uznałem, żeby je poglądać z wami. Oglądaliśmy filmiki z polskich szkół, które mają kilka lat na YouTube. Niektóre po 10, a niektóre na przykład po 4 lata. Reuploady jakieś, które mają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Najmniej wyświetleń to tam miało chyba ze stoka jakiś filmik. Jak na przykład yy, Główką odbijali piłkę na lekcji matematyki, pamiętacie taki filmik? Na YouTubie. No i co? Wstawiłem film 3 godziny, wypieczyli go. Ogólnie ten film zapowiadał się na naprawdę konkretne i zapowiadał się, że będzie miał w luj wyświetleń, jak na to, że wiecie jak się rzadko wstawię filmu i tak dalej, wiadomo, że YouTube trochę raczej wtedy pluje, ale... Ten film w 3 godziny gdzie niecałe miał ponad 12k wyświetleń, co jest dosyć dużą ilością. Yy, nie pamiętam ile testerka miała. Na ten moment ma po raz 70K testerka diet i miała chyba podobne wyświetlenie na początku, więc może, może coś takiego było. Ale to nie jest najważniejsze, wiadomo, trochę smutne, że YouTube to wypieprzył i ja miałem nadzieję, że YouTube, jako że oglądamy filmy, które są dostępne na YouTube, po prostu powie tak. Dobra! Yy, przypadkowy ban. Bo wiesz, tam było, że dzieci grają w pi pi piłkę na matematyce. To wiadomo, wywaliliśmy ci. Ale w sumie to jest filmik na YouTube. Łastoka wyświetla i to jednego przywracamy. Bo czemu mamy ci banować? Ale YouTube tego nie zrobił, oczywiście. Dodatkowo, jeden, że usunął mi ten film z YouTube'a, to jeszcze powiedział, że to jest za mała kara. Za to, że oglądasz filmy na YouTube, które są. I zablokował możliwość dodawania jakichkolwiek filmów w dupę miniaturek, nawet do filmu. Ja pieprzę zmiany miniaturek, dodawania filmów do playlist, wszystko jest zablokowane na tym kanale. Na tydzień, a na 90 dni dał jakiegoś strajka, że jeżeli powtórzy się podobna sytuacja podczas 90 dni to mi da drugiego, a potem bada i usunie kanał w ogóle z YouTube'a. Czy napisz skargę na, Twitter na Twitterze? Chłopie, w tupa. Zdenerwowałem się na ten YouTube i uznałem, że napiszę do supportu, bo jest taka możliwość. <grym> Napisać do supportu YouTube'a normalnie. Ale okazało się, że w supporcie YouTube'a. Ja nie wiem, naprawdę, co to za ludzie tam pracują. Ale jedyne co potrafią w tym saporcie to napisać mi, żeby przeczytał sobie regulamin YouTube'a. Bo więcej nie mogą powiedzieć. Pytam się tak. Boże, coś ja to pytałem, Nie pamiętam konkretnie, Jakieś screeny wam, yy, co wstawiłem dlatego. Tak było dużo lania wody, że nie było sensu dużo screenów robić, bo było dużo się powtarzało. Ale co i tam pisali konkretnie, zaraz pokażę. A takie coś mi napisali w, ra w ramach tego. Jebać sparte dziwkę pierdoloną, wypieprzajstego YouTube szmatławcu ulany. Dziękuję bardzo. Pomyliłeś konwersację z matką śmieciu tylko. Niech tylko. Niech tylko. Niech tylko. Ja napisałem do YouTube'a, że wszystkie filmy, które się znajdowały w moim filmiku, to była w pewnym sensie kompilacja filmów na YouTubie, po prostu z moją reakcją, wiecie o co chodzi. Oglądamy sobie YouTube'a, śmiejemy się i tak dalej. Wszystko jest dostępne na YouTubie, wszystko jest po parę lat i oni piszą... Nie wiem, czy na tym screenie jest. Tu piszą, że są jakieś brutalne walki. A, i piszą tak, że nie mają czasu wszystkiego na YouTubie obejrzeć, bo tak dużo filmów jest dodawanych, i najpierw weryfikują te filmy, które... Zbierają wokół siebie dużą oglądalność, czyli ten mój o polskich szkołach, który 3 godziny był na YouTubie. Weryfikowali najpierw i zbadowali, ale filmy, które są po pieprzone 10 lat, albo 5 lat, albo 3 lata po 500 kawy wyświetleń albo po milion, nie mogą tego zweryfikować prędzej, tylko muszą się dobrać do mnie szmaty pieczary, nie wiadomo czemu w ogóle. Ale wiadomo, swoją kolejność mają taką, zrozumiesz. Tam ty pozwalają yy, wstawić film, a mi mówią, że nie. Aj właśnie! Jest nawet filmik na YouTubie, który się bałem puścić, jak chłop biega do klasy i robi śmigło, na YouTube jest taki film I on nie jest zbanowany i ma milion wyświetleń, a mój jest zbanowany, bo w dupę dzieci na lekcji w piłkę grają Główką Ja no nie wiem czy za konkretną tę rzecz tu, oni pisali, że jakaś brutalność była, nie wiem za co konkretnie był zbanowany, bo jest chyba screen jak yy, napisali mi. O tutaj! Jest screen, jak mi napisali. Że chcieliby wskazać fragment, w którym złamałem regulamin. Że, I i że, żebym sobie go wyciął, i spokojnie wstawił jeszcze raz. Nic by się nie stało. Ale nie mogą tego w dupę zrobić, bo im jakiś z dupy regulamin zabrania. Jedyne co mogą zrobić, to powiedzieć, że złamałem regulamin i że już nie wiem, nie wiem o co chodzi. To sobie mogę samo czytać. W regulaminie? <laughs> I tyle. I się domyślić, co mogłoby się tak. Tylko jak się można domyślić, skoro te filmy są dostępne publicznie na YouTubie, rozumiesz? Ełana EKAT, bardzo możliwe, że była taka scena, że trzy dzieciaki były na, na przerwie, jeden w drugim o ścianę tak rzucił. Masz rację. Mogło za to spać z YouTube'a Tylko, że nie ten film miał 100 tysięcy wyświetleń To wszystko wina Disa? Możliwe, nie wiadomo Wygląda, że tam się nic nie stało na tym filmiku My nie wiemy oczywiście, bo tam był koniec filmu już Ale ten film miał w luj wyświetleń I był od dawna na YouTube'ie dostępny Skąd masz wiedzieć, czy możesz go obejrzeć, czy nie w takim razie? Oni piszą, że nie mają czasu wszystkiego sprawdzić I że nie wszystkie filmy na YouTube są zgodne z regulaminem Bo nie mają czasu Mimo, że te filmy mają po kilkadziesiąt tysięcy Kilka set. To set będzie nad, to pozdrawia Matthias, mechanik i pracownik zakładu A ty byłeś tymi trzema. W pewnym sensie się po tym banie, według mnie, że bo to filmy na YouTube były oglądane, zrozumiałem, że jednak warto pieprzać se konta na Instagramie, na Twitterze, na innych rzeczach i je pompować, nawet jak tego nie używasz. Tylko po to, żeby jeżeli będzie możliwość, to wykorzystać, bo co? Bo i raczej się nie dokopiesz. Oni będą, oni, oni, mają równych i równiejszych na YouTubie, no i luj. TVN puści ci jakiś top model, gdzie suty widać, nawet nie Apple 18, ale jak u ciebie dzieci w dupę grają w piłkę na lekcji, to od razu ci badują w ogóle możliwość dodawania filmów na tydzień. <laughs> no i luj. Ale co? No tak to pewnie większość widzów, którzy są, nawet nie wiedzą, że ja tego bardzo dostałem, no bo nawet nie mam jak tego powiedzieć na swoim kanale. Mam tutaj, piszą, że nie mają czasu wszystkiego weryfikować, co jest na YouTubie i że tam ty najpierw sprawdzają twórców, którzy mają jakieś tam zasięgi, dopiero potem sprawdzają jakieś inne rzeczy, tylko to, to problem jest tu taki, że te filmy są popularniejsze niż filmy na moim kanale. To co ja mam zrobić, żeby wiedzieć, co ja mogę puszczać? To... No i co z tym filmem na YouTubie? Ja pisałem tam o odwołania się do tego, do tego YouTuba, tam pisałem, że wszystkie rzeczy które były oglądane. Znaczy tu już mówiłem o saporcie, bo support jedyne, co to mówię, wysłać tylko link do regulaminu, który w regulaminie jest tak ogólnie napisane, że ja pieprzę. A! I jeszcze wiecie co oni mi pisali? Ja pisałem tak. No, ten film to była taka kompilacja filmików na YouTube, one mają po kilkaset tysięcy wyświetleń. To ja nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, że to jest na YouTube, oni mi piszą tak. No trudno! Jak nie wiesz, co jest legalne na YouTube, a co nie, to możesz oflagować film! I my wtedy sprawdzimy czy on jest legalny Mimo, że ma 10 lat I ma 500k wyświetleń Loj tam, oflaguj go My wtedy sprawdzimy czy on jest legalny Trudno Nie możesz sobie tak oglądać Musisz zgłosić ten film, jak nie jesteś pewny ja pierdziele, już widzę jak odpowiadają na jedno zgłoszenie na film. Każde jedno. Jak oni odpowiadają dopiero jak masowo jest jakiś filmik zgłaszany, tylko wtedy odpowiadają na takie coś. Debile pieprzeni. No nie wiem, w saporcie YouTube'a pracują gorsi ludzie i w urzędzie skarbowym, chłopie! Oni tak leją wodę i tak nie chcą ci pomóc, że ja pieprzę, naprawdę. Nie wiem jakim cudem. Patrzę tylko tak. O dobra. Zara 8 godzin, mogę już lecieć. Dobra, a temu jeszcze tylko odpiszę, żeby przeczytał regulamin i ich wypieprza. <laughs> Walka jak z ZUSem? No może tak. Dis ci zgłosił film dlatego tego <laughs> No tak, bo Dis mówi tak. Ja pieprzę, co to jest? W piłkę grają na lekcji? Moi widzowie mają tyle samo lat, po 6! I jeszcze zobaczył coś takiego. I zamiast oglądać moje life Zaczną coś takiego robić. I w rodzice kary na telefon dają. Dobra, zgłaszam to gówno Bo mi jeszcze w dupę utkną przychody z reklam. proces w dupę realne, mówię ci. Jakby była kamerka ukryta w Disa to pewnie taką miał reakcję. Yy, no, także chyba tyle z tym, tym YouTubem zbanem. Nie wiem, czy coś jeszcze było, czy coś pominąłem. A jeszcze dodał, że z tym supportem YouTube'a, to nie było tak, że sobie wszedłem na 10 minut i te wiadomości. Tylko ja z piję półtorej godziny godziny pisałem i za każdym razem jak piszę tak no te filmy coś tam coś tam oni mi zawsze tak Boże, po pierwsze długo odpisują na tym saporcie chyba specjalnie po to żeby zniechęcić cię żebyś się nie dopieprzał do swoich praw po drugie zawsze ci piszą żebyś coś tam nie? a po trzecie na koniec czegoś odpowiadają boże ile razy mi to powiedzieli tak jakby już problem był rozwiązany ja piszę coś tam yy... No, tutaj te filmy mają w lujwym świecie, skoro miałem wiedzieć, że one nie są te... Yy, ...dostępne. Oni mówią tak. To oflaguj te filmy następnym razem. Yy, masz jeszcze jakiś problem? Yy, czy, czy możemy już kończyć rozmowę? <grytanie> 17 razy próbowali zakończyć w ten sposób rozmowę. W dupę. Co to w ogóle jest? Piszesz do supportu i ci takie rzeczy piszą. Porównując support YouTube'a na przykład do supportu Twitch'a, gdzie... ...na Twitch'u jest deszczu. Z którym na przykład pisałem po tym fejmem, a co mi zdjęli film. Ja to mi tam normalnie ze mną rozmawiał, pisał powód konkretny, za co mógł być i tak dalej, wytłumaczył mi wszystko. No i co? I lipa tu była z tym jest fame niestety fame'a nie wiem, czy tam zastrzegło sobie, że nie może że nie można tego restreamować, tych darmowych walk, czy nie. No ale co, to no tutaj przynajmniej normalnie się dogadałem z, nim, z tym supportem Twitcha. Ale z YouTube'em to jest taka tragedia, że ja pierwsze. Także tyle chyba no, Ban na YouTubie za to, że oglądałem filmy na YouTubie co są. I jeszcze rozumiem jakby filmy miały mało wyświetleń. No ale co? Ej, najbardziej mnie denerwuje to tylko, że na początku jak mi ten film, nie dali mi bana na YouTubie na wstawianie filmów IDs. Po prostu mi zdjęli ten film i napisali, że to jest ostrzeżenie, ale za samo odwołanie się od tego, że oglądałem filmy publiczne na YouTubie, gdzie to Oglądasz filmy publiczne na YouTubie, logiczne to jest, że wchodzi Ci do głowy, że chyba to jest pomyłka, że Ci ten film zdjęli. no przecież oglądaliście to, co jest na YouTubie, ale nie, za samo odwołanie się dali mi bana, za samo odwołanie się, ja nie dostałem nawet za ten film tego bana konkretnie, tylko to było, oni mi zdjęli film, ale nie dali jeszcze bana, dopiero jak się odwołałem, to mi wpieprzyli tego bana i strajka na 90 dni, no to jest po popieprzone już naprawdę, frajerstwo. Dobra, tyle z tego. Teraz pytanie czy chcemy oglądać spędziłem gdzieś z BDOS-em. <noise> Idealne zwieńczenie kontentu Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Husaria!